Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa partii pana premiera Jarosława Kaczyńskiego oraz europosła pana posła Tomasza Poręby. Dziś rzecz najważniejsza dla Polski, niewątpliwie negocjacje dotyczące przyszłego budżetu. My, jak już Państwa informowaliśmy wcześniej, pan premier Kaczyński zwrócił się między innymi w tej sprawie do premiera Wielkiej Brytanii, by stanowisko Wielkiej Brytanii było dla Polski, nie było dla Polski niekorzystne. Otrzymaliśmy odpowiedź. Od wczoraj list od pana premiera Cameruna jest oceniany jako, chociaż go dziennikarze nie czytali, jako chłodny. To nieprawda, wręcz odwrotnie. Ja tylko Państwu przeczytam jeden z cytatów z tego listu, który jest dla Polski najważniejszy, bo o to właśnie w tej sprawie chodzi. Fundusze strukturalne i spójności powinny się skupiać na najuboższych regionach biedniejszych państw członkowskich, włączając w to Polskę, tak by pobudzać wzrost gospodarczy, co jest tak w waszym, jak i w naszym interesie. To jest ten najważniejszy według nas cytat z tego listu. Bardzo proszę, panie premierze. Proszę państwa, rzeczywiście będą podejmowane bardzo ważne dla Polski decyzje. My, można powiedzieć, swoją lekcję żeśmy odrobili. Apelujemy do premiera, żeby też podejmował wszystkie możliwe działania, żeby te ostatnie być może godziny nie były marnowane, żeby rozmawiał ze wszystkimi płatnikami netto, nikogo nie wyłączając i nikogo nie ustawiając w kącie, także żeby rozmawiał z Anglikami, bo jest to w tej chwili bezwzględnie potrzebne. Premier Tusk powinien przywieźć z Brukseli 470 miliardów złotych przy dzisiejszym kursie euro. To i tak jest mniej niż jeszcze nie tak dawno proponowano Polsce, bo przecież proponowano 80 miliardów na politykę spójności, a z prawa europejskiego wynika, że należy się nam 170 miliardów na politykę rolną. Gdyby to połączyć, to byłoby to 500 miliardów. My już przyjmujemy te obniżone dane, ale to jest w dalszym ciągu 470 miliardów. Ja chciałem powiedzieć bardzo wyraźnie i mocno, że polski premier w żadnym wypadku nie może się zgodzić na niekorzystny dla Polski budżet. Po prostu nie ma prawa się na to zgodzić. Powinien podejmować wszystkie możliwe działania, a nie liczyć tylko na szczęście. My trzymamy kciuki, kibicujemy. Będziemy te kciuki trzymać do końca, no ale obawiam się, że z samego trzymania kciuków tak bardzo wiele nie uzyskamy. Trzeba poparcia. Premier Tusk może w tej chwili czuć, liczyć na nasze poparcie w tych na pewno niełatwych zabiegach, ale powtarzam, aktywność do końca, niewyłączanie nikogo, chwytanie się każdej szansy, każdego słowa i w szczególności tego napisanego. A to, co mamy w liście premiera Camerona, to jest na piśmie i to jest bardzo, bardzo ważne. I to chciałem Państwu powiedzieć. Takie jest nasze stanowisko. Inne sprawy zostaną tutaj jeszcze podniesione, ale najważniejsze są te kciuki i wezwanie do energicznej aktywności, bez żadnych uprzedzeń, bez żadnego obciążenia, no, które bym nazwał piarowskim, żeby później powiedzieć, że ktoś jest winien, tylko twarda, zaciekła, nawet jeżeli trzeba, walka o to, żeby te bardzo znaczące sumy dla Polski zostały przyznane. Ja może przypomnę, mówię tutaj o polityku, którego, no można powiedzieć, nie oceniam specjalnie pozytywnie, ale rzeczywiście walczył wtedy, mówię tutaj o byłym premierze Marcinkiewiczu, jemu się tam zdarzały bardzo nieprzyjemne incydenty, nie będę je w tej chwili opisywał, ale zdarzały się nieprzyjemne incydenty podczas tych rokowań, bardzo nieprzyjemne, a mimo wszystko można było wygrać. I teraz też można, potrzebna jest tylko wola i takie przeświadczenie drugiej strony, że ustępstwa nie będzie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Tomasz Poręba. Witam państwa serdecznie. Rzeczywiście kilka godzin zostało do rozpoczęcia szczytu w Brukseli. Nie warto marnować ani jednej minuty, ani jednej sekundy. List premiera Camerona to efekt naszych działań w Parlamencie Europejskim, również
bezpośrednich spotkań z panem premierem Cameronem. Zapewnienie o tym, żeby cięcia, jeżeli będą, to nie kosztem Polski, jest absolutnie fundamentalne. Jeżeli mają być cięcia, to nie kosztem polityki spójności. Kolejne bardzo daleko idąca deklaracja ze strony premiera Wielkiej Brytanii, bardzo istotna, ważna. Więc ma pan premier Donald Tusk argumenty, które dzięki naszej pracy również Prawa i Sprawiedliwości jako opozycji mu przekazujemy i prosimy, aby zaczął rozmawiać z Wielką Brytanią jeszcze w tych ostatnich godzinach, z innymi płatnikami netto, po to, żeby szukać jak najlepszych rozwiązań dla Polski, nie tylko jeżeli chodzi o pieniądze, ale również jeżeli chodzi o przepisy wykonawcze do absorbowania środków unijnych w Polsce w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, aby nie przyjął propozycji, aby VAT był niekwalifikowany w inwestycjach unijnych, co byłoby tragiczne dla polskich przyszłych beneficjentów, głównie samorządów, które musiały ponosić koszty VAT-u od środków unijnych, aby nie zgodził się na proponowane rozwiązania związane z tak zwaną warunkowością makroekonomiczną, a więc uzależnieniem absorpcji środków unijnych przez kraje, które są beneficjentami środków unijnych, od tego, jaka jest kwestia związana z długiem publicznym, jak wygląda deficyt budżetowy w danych poszczególnych krajach. Krótko mówiąc, aby walczył w tych ostatnich godzinach o jak najlepsze dla Polski rozwiązania, jak najwięcej środków, jak najwięcej pieniędzy, ale również te przepisy wykonawcze, które są proponowane obecnie w Brukseli, aby zmienił i przekonał swoich partnerów, że to będzie dla Polski bardzo niekorzystne. Liczymy na te ostatnie godziny. Szkoda, że te ostatnie dwa miesiące od ostatniego szczytu w naszym przekonaniu nie zostały wykorzystane w sposób właściwy w kontekście negocjacji nad przyszłym budżetem Unii Europejskiej. Pan premier złożył tylko jedną tak naprawdę wizytę zagraniczną, nie stawił się na szczycie Europejskiej Partii Ludowej, gdzie rozmawiano na temat przyszłego budżetu Unii Europejskiej z udziałem pani Merkel czy pana przewodniczącego Barroso, ale już o tym w tym momencie nie rozmawiajmy. Czekamy na twarde, ostre, konkretne negocjacje pana premiera Tuska i liczymy, że to będzie dobry budżet dla Polski i że polski rząd na tym szczycie odniesie sukces. Bardzo dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę o pytania. Polska Agencja Prasowa. Dzień dobry. Panie prezesie, z tego, co tutaj uzyskaliśmy informację, ta odpowiedź premiera Camerona jest z listopada ubiegłego roku. Czy wy sprawdzaliście od tego czasu, bo to już kilka miesięcy, z jakimi planami, z jakim stanowiskiem pojechał Cameron na obecny szczyt, który się dzisiaj rozpoczyna? A dwa, czyli jak rozumiem, jeżeli w tym budżecie, który teraz będzie negocjowany, my dostaniemy mniej niż 470 miliardów, no to nie będzie sukces i te mówienie o 300 miliardach to jest jakby zupełnie za mało. Wiemy o tym, że nie ma zmiany w tej sprawie ze strony premiera Camerona i to nas interesuje, bo nas interesują polskie interesy. My reprezentujemy Polskę i polski rząd też powinien Polskę reprezentować. Jeżeli chodzi o 300 miliardów, no to przecież to będzie dużo, dużo za mało. Niech pani jeszcze do tego doliczy inflację i porówna to z latami poprzedniej perspektywy budżetowej. To będzie redukcja o kilkadziesiąt procent, a tutaj pan poseł jeszcze przypomniał o tych dodatkowych ograniczeniach, które premier Tusk ma obowiązek odrzucić, bo przy tych ograniczeniach to może jeszcze pójść dużo, dużo dalej. Może się okazać, że dostaniemy połowę tego, co było poprzednio, więc pamiętajcie przy tym, że nasze wpłaty będą wyższe, bo mam wyższe PKB, no czyli krótko mówiąc, może się okazać, że, no, że to jest naprawdę bardzo skromnie, więc ja chciałbym przed przyjmowaniem takiego rozwiązania przestrzec. To byłoby rozwiązanie w istocie nie 300 miliardów, tylko odliczywszy nasze wkłady i jeszcze te wszystkie ograniczenia, dużo, dużo mniej. No, wtedy to można by mówić po prostu o bardzo poważnym niepowodzeniu. Bardzo proszę, następne pytanie. Cezary Krzysztopa, Plac Wolności, Kubek Polityczny. Czy opozycji została udostępniona w jakiś sposób strategia negocjacyjna, choćby zarys strategii negocjacyjnej, negocjacji budżetowych? Nie zostało to udostępnione, ale to jest zrozumiałe, że rząd ma dla siebie taką strategię negocjacyjną. My liczymy, że ją miał, że ona była opracowana, natomiast nie domagamy się, żeby ona była rozpowszechniana. To jest zupełnie naturalne i powtarzam, nie mamy tu żadnych pretensji.
Paweł Prus, TVP Info. Dwie sprawy krajowe. Dziś w Sejmie mamy kolejny odcinek serialu pod tytułem Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro przed Trybunał Stanu. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej ma wydać opinię, czy ten wniosek jest zgodny z KPK. Jakiej opinii pan się spodziewa? Jakie jest pana zdanie w tej kwestii? Proszę państwa, ja się niczego w tej sprawie w ogóle nie spodziewam, w ogóle o tym nie myślę. Z tego względu, że mamy tutaj do czynienia z polityczną chucpą i po prostu z takim łapaniem się brzytwy przez kogoś, kto ma nie najlepszą sytuację, tak bym to określił pod różnymi względami. No, tyle. Drugie pytanie o polityczne przesilenie w Platformie Obywatelskiej. Wiem, że to trochę gdybanie, ale gdyby okazało się, że Jarosław Gowin i pewna grupa posłów wychodzi z Platformy Obywatelskiej, to czy PiS czeka z otwartymi ramionami na takich politycznych uciekinierów? Proszę państwa, nie jest dobrze, żeby szef partii, największej partii opozycyjnej zajmował się gdybaniem, a to jest naprawdę gdybanie. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Magdalena Jednacz, Wydarzenia, Telewizja Polsat. Panie prezesie, pana zdaniem, czy posiedzenie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej powinno być jawne? Czy nie obawia się pan tego Trybunału Stanu? I kolejne pytanie, pomysł wiceprezes ZUS, żeby składki były zależne od tego, czy ktoś posiada dzieci, czy nie. Czy pomysł jest wart przedyskutowania? Dziękuję. Nie obawiam się Trybunału Stanu i zupełnie jest mi obojętne, czy to będzie jawne, czy też to nie będzie jawne. Taki pomysł jest z całą pewnością wart przedyskutowania. Bardzo proszę, Radio Z. Łukasz Konarski, Radio Z. Dzień dobry. Mam pytanie dotyczące Wandy Nowickiej i pani Grodzkiej. Jak pana zdaniem ta sytuacja się teraz rozwinie, bo tutaj będziemy chyba mieli do czynienia z głosowaniem nad kandydaturą Anny Grodzkiej. Czy Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje za tą kandydaturą, czy nie? Panie redaktorze, jest sprawa pieniędzy unijnych naprawdę dla nas ważna, bo może być dobrze, ale może też być bardzo źle. Jest sprawa polskiej gospodarki, jest sprawa sytuacji, w której naprawdę różnego rodzaju przyjmowane przez społeczeństwo jako takie niepodważalne, przynajmniej przez większość społeczeństwa, przeświadczenia z tych ostatnich przeszło 20 lat się rozsypują. No, takie przeświadczenie, że dzieciom będzie lepiej niż rodzicom. I naprawdę jest w Polsce o czym mówić. Mamy do czynienia z niebywałą sytuacją w wymiarze sprawiedliwości. No, ludzie, którzy mordują, są nawet niearesztowani. Mamy do czynienia z naprawdę z mnóstwem różnych wydarzeń, o których warto mówić, bo one są ważne. Choćby oświata, tysiące zamykanych szkół, jakieś zupełnie zdumiewające rzeczy w programach szkolnych, zamieszanie, robienie biznesu na oświacie. Mówię tutaj przede wszystkim o podręcznikach. No, naprawdę mógłbym tutaj mówić. A pan mnie pyta o sprawy, które są kompletnie nieważne. To jest tak zwany przemysł przykrywkowy. Nie mamy zamiaru się tym zajmować. To zapytam o wotum, konstruktywne wotum nieufności. Kiedy ten wniosek zostanie złożony? Zostanie złożony w tym tygodniu. Czyli w piątek, rozumiem, jutro. No, tak można przypuszczać. Czyli... Ale tydzień jest, tydzień ma 7 dni. Pracujący dni czy nie. Nie, jeszcze zapytam o ten list Davida Camerona. Czy państwo udostępnią całość tego listu, bo dostaliśmy tylko... Proszę państwa, to jest tak, że ten list jest do mnie. Żeby było jasne, nie jest to niechłodnym, jak ktoś sugerował. No ale ponieważ jest listem, można powiedzieć, indywidualnym, bez wyraźnego wskazania, że on jest do upublicznienia, więc w całości go upubliczniać nie będziemy, bo to po prostu nie wypada. I tyle można powiedzieć. My jesteśmy za tym, żeby w Polsce i w Europie przestrzegano starych, dobrych, wyrosłych z kultury rycerskiej zasad. Czyli rozumiem, że mamy do czynienia z rozmową, debatą publiczną na temat prywatnego listu. Ten list ma aspekty także publiczne, dotyczy spraw publicznych, ale w sensie formy jest listem prywatnym. I ja tylko dodam, że my o stanowisku pana premiera wyrażonym w czasie spotkań z naszymi deputowanymi państwa już informowaliśmy i to było dokładnie takie stanowisko, ale ponieważ pod wątpliwość zostało poddane przez na przykład Donalda Tuska, czy to rzeczywiście tak jest, jak mówi Prawo i Sprawiedliwość, my chcieliśmy to udowodnić, pokazać, że rzeczywiście tak jest, a słowo pisane jednak no, jest dowodem niepodważalnym. Jeśli nie ma więcej pytań, bardzo państwu dziękuję. Dziękuję panie premierze. Dziękuję.